Witajcie. W tym filmiku chciałabym Wam pokazać, co wczoraj udało mi się kupić w Westfield Shopping Center. Pojechaliśmy tam z moim ukochanym po to, żeby dostać dla niego jakiś pasek. Niestety to się nie udało. No i chciałam bardzo pójść właśnie do jednego sklepu kosmetycznego. Dlatego, że nigdzie indziej w okolicy go nie ma, tylko właśnie zauważyłam, że on występuje w tym centrum handlowym. Mianowicie nazywa się on Beauty Base. I tam właśnie tylko w tym sklepie zauważyłam, że są dostępne lakiery z firmy LA Colors. Generalnie kosmetyki z tej firmy bardzo są tam dostępne. No i jak zachodzicie na półkę, znaczy jak podchodzicie do półki z ich produktami, szczególnie z lakierami, to jest po prostu coś niesamowitego. Mają taki wybór, tyle różnych kolorów, no po prostu na każdą okazję, każdy kolor, jeżeli potrzebujecie, to znajdziecie, na pewno. Dobra, najpierw zacznę od tego, co kupiliśmy mojemu mężczyźnie. Więc on sobie kupił perfumy Yves Saint Laurent. Jeden z jego ulubionych. Niestety dostał ode mnie na walentynki. Tak, na walentynki. Tą większą butelkę. No i jak wracaliśmy z Turcji, z naszych wakacji, to niestety jeden z naszych bagaży zaginął i tam były między innymi właśnie te perfumy. No przykre to, bo do tej pory bagaż nie odnalazł i tam było dużo fajnych rzeczy, też kochanych rzeczy. Dobra, więc kupił sobie nowe. One były chyba za 40 funtów, także mniej więcej chyba w tej samej cenie, co zauważam, co na promie i na lotnisku. Również w tym sklepie kupiłam właśnie kilka lakierów do paznokci. Między innymi obiecany mojej kumpeli Ewie. Także Ewcia, spoko, w końcu mam dla Ciebie lakier. Także tego nie. Zacznę od tego. Generalnie mam teraz jakieś parcie na jakieś takie łososiowe kolory, na taką brzoskwinię i takich lakierów właśnie szukam. Nie do końca ja znalazłam, ale znalazłam również coś, co mi się bardzo podoba. Na przykład lakier numer 1, proszę bardzo. Jest to taki właśnie łososiowy, słuchajcie, jest on z takim zielonym połyskiem. To jest kolor, który nazywa się Apricot. Następnie lakierek taki nude z takimi różowymi i złotymi drobineczkami, bardzo, bardzo drobniutkimi. I kolejne dwa to są bardzo modne, wydaje mi się, bardzo fajne kolory na jesień właśnie. W sumie kolejne trzy to są takie świetne kolory na jesień. Może się wydawać, że one są podobne, ale one się jednak różnią, dlatego że ten jeden ma takie dosyć grube brokatowe drobinki. Nie jest to taki typowy brokat, ale to są takie drobinki brokatowe bardziej. Dosyć grube. Gold Nugget. A ten ma z kolei takie drobne drobinki i też ma taki jakby troszeczkę taki bordowy połysk, no nie wiem jak to. Także z pozoru one wyglądają bardzo podobnie, aczkolwiek jak tutaj zobaczycie, że one nie są aż tak bardzo, bardzo identyczne. Że jednak różnią się. O, ten widać, że ma taką troszeczkę właśnie tą bordową poświatę. Ten jest taki typowo złoty. Taka ciepłe złoto.
I właśnie z tej serii tych grubszych brokatów, drobinek znaczy, kupiłam taki kolorek, który też jest mieniący się raczej na bordo, na zielony, taki ciemna zieleń. I to jest kaktus. Także tak mi się wydaje, że te trzy kolorki na jesień właśnie to są takie idealne jesienne kolory. Jak liście z drzew spadające. W takich kolorach. I kupiłam jeszcze trzy, które zupełnie, wydaje mi się, nie są bardzo za bardzo na jesień. Tylko bardziej na właśnie na wiosnę, lato. Ale pomimo tego bardzo mi się podobały te kolory, więc je kupiłam. Pierwszy to jest taki piękny fiolet. Nazywa się Fun in the Sun. Fun in the Sun. Taki fiolecik. Drugi nazywa się Atomic. I to jest taki zielonkawy kolorek. Fajny, właśnie bardzo mi się podoba, że one są takie matowe, no. Że one są takie pastelowe, pomimo że są ciemne, są takie pastele. Bardzo ładne. I ostatni, który mi się strasznie podoba, też ma takie drobineczki, ale takie bardzo, bardzo drobne. Nazywa się Sea Siren. I to jest taki kolorek. Mam go właśnie teraz na paznokciach. A na tym mam ten właśnie. A na tym pazurku mam ten kolorek. Także moja kolekcja lakierów się powiększyła przez to troszeczkę. Ale mówię, brakowało mi takich fajnych kolorków. A ja nie lubię bardzo, ja nie lubię długo chodzić w tym samym odcieniu. Lubię zmieniać kolory. Pewnie to jest związane z moim nastrojem. Nie wiem, czy tak macie, czy nie macie. I następnym sklepem to był The Body Shop. I w którym w sumie kupiliśmy olejek właśnie waniliowy do tego nowego kominka, który pachnie przepięknie i mój kumpel Mo używa tego zapachu, po prostu spryskuje siebie, bo jest ta wanilia występuje również w takich właśnie to nie są wody perfumowane ani wody toaletowe, to są po prostu takie spraye zapachowe i właśnie on używa ten zapach i tak ja mówię, kurczę, skąd co ty masz za perfumy, one tak pięknie pachną wanilią. On mówi, to jest z Body Shopu takie, wiesz, to działa, sobie psikasz, nie? No i on pachnie przepięknie po prostu. Właśnie mi się ten zapach strasznie podobał. I na tej promocji właśnie 4 za 10 kupiliśmy żele, dlatego że nam się kończą, a jednak chyba najbardziej lubię właśnie te żele z Body Shopu. I lubię mieć je w zapasie, tylko że tym razem wzięliśmy kremowe, żeby tak wypróbować sobie inne zapachy. Dlatego że zawsze takie kupowaliśmy te standardowe, takie normalne żeliki. No i jak widzicie, kupiłam truskawkę. Która była po prostu moim ulubieńcem w czerwcu. I kupiłam również cocoa butter. Pięknie pachnie. Jak one wszystkie pięknie pachną.
Następny to... Ty, co ja wziąłem? Creamy Body Wash. Shower Cream. Następny to Shea Shower Cream. One właśnie chyba będą takie fajne na jesień. Takie na wiosnę, lato lubimy takie zawsze owocowe zapachy. A właśnie, a teraz takie, wydaje mi się, że takie orzechy, jakieś takie kokosy, właśnie masło shea i tak dalej. Wydaje mi się, że będą właśnie takie przytulniejsze podczas kąpieli. No i ostatni to jest właśnie kokos. Pachnie kokosem. Kokosik. Wybrałam się również do Bershki. Chciałam zobaczyć, co mają w nowej kolekcji. Jak widzicie, otwierają shop online. Tak samo jak Pull&Bear. I kupiłam sobie bagi. Nie do końca jestem co do nich przekonana. One są takie tutaj jak normalne spodenki. Tylko że one, widzicie, one mają krok bardzo nisko. I właśnie myślałam przez to, że będą fajne takie bagsowe, ale nogaweczki mają tak fajnie obszyte tutaj taką jasną nitką. I na końcu mają wywinięte nogawki obydwie. No ale mówię, zastanawiam się nad nimi, czy je zostawić, dlatego że tak dziwnie troszeczkę wyglądają. One gdzieś tak mniej więcej odtąd właśnie już wiszą w kroku. Nie wiem, muszę po prostu sobie przemyśleć tą sprawę z tymi spodniami. Zaszliśmy również do Lasha, ale to, co kupiliśmy w Laszu, pokażę Wam w innym filmiku, dlatego że ten byłby po prostu za długi. No i to by było chyba na tyle w tym. I zapraszam Was na kolejną część, w której pokażę Wam, co kupiliśmy w Laszu.